Siemanko ludziska, z tej strony Padcraft i dzisiaj będziemy grali sobie w Simsy 4, gdzie będę próbował stworzyć paru youtuberów. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie i lecimy. Jak coś, będziemy ziomy grali w Sims 4 demo, gdyż nie mam całej wersji. Nie kupiłem, bo nie, jeszcze nie jestem... Co ty mówisz? Bo jeszcze nie jestem pewien, czy ta gra mi się podoba i odkleja mi się wąs. Okej, więc dzisiaj będziemy grali bez wąsa. Tak mi się spociło tutaj, co najwyraźniej się odkleił. Dobra, więc pierwszy youtuber, z jakim zaczniemy, to ja. Więc zaczniemy szybko od siebie. Wybierzmy może nie dziewczynę. Aha. Okej, tutaj. I zrobimy to tak, że będzie to dość szybkie. Zrobimy magię. Dosłownie w tym momencie, jak pstryknę, to już będę ja. Uwaga. Okej, to nie jestem ja. Uwaga. Jest, to jestem ja. Chyba najlepiej udało mi się, jak mogłem. Nie jestem pewien. Możecie wy napisać w komentarzach, co wy sądzicie. I lecimy z kolejnym youtuberem. Dobra, ziomki, więc zapomniałem jeszcze powiedzieć, że inspiruję się zdjęciami z Instagrama, więc to teraz widzicie. Takie sobie wziąłem swoje i myślę, że całkiem podobnie. Teraz trzeba mnie tylko ubrać, więc ubieramy się. Co by sobie tutaj ubrać? Gramy też na demo, ziomy, więc nie ma tak dużo ubrań, jakbyśmy pewnie chcieli, ale myślę, że znajdziemy coś odpowiedniego. Więc na przykład, co ja bym nosił, dzisiaj na przykład mam bluzę i tank top, to spróbujemy coś takiego zrobić. Uwaga, może tutaj znajdziemy lepiej. O, mamy jakieś bluzy i można zmieniać kolory. To my mamy szarą albo... Prawie idealnie. Albo jaśnie. Albo czarną sobie zrobimy? Czarna całkiem fajnie. Nie, zrobimy tak, jak dzisiaj wyglądam, więc... taka szara i do tego... Spodnie sobie weźmiemy, jakieś dżiny, jakieś takie. Ubierzmy mu buty. Widzę, że też butów nie ma zbytnio jakichś niesamowitych, więc pójdziemy mu się w... Na przykład w konwersy czarne. Może być, czemu nie? Nie noszę konwersów, ale... Myślę, że wygląda całkiem podobnie do mnie. Możecie dać znać w komentarzach, tak jak już mówiłem wcześniej. I przejdźmy do następnego youtubera, jakim będzie Stew, czyli polski pingwin. Więc Stew ma bardzo mało zdjęć, w których widać jego twarz tak naprawdę, ale chyba znalazłem, więc jedziemy. O, więc nawet znalazłem takie trochę gościa, takiego trochę podobnego. Nie bardzo, nie hejt. Nie wyglądasz tak, okej? Jesteś bardziej sexy. Więc spróbujemy tego ziomka zmienić w Stew. Więc zaczniemy może z... Może zaczniemy z nosem. Chyba nie ma tutaj takiego nosa, więc będę musiał zrobić... ten nos... To jest sam. Więc... 3, 2, 1. Dobra, nos mamy zrobiony chyba. Taki. Przepraszam, jak nie taki. I teraz zajmiemy się brwiami. Albo nie, oczami. Mamy oczy i wiem, przesunąłem je w dół i wygląda jakby miał Downa, ale to zaraz naprawimy, okej? Okay? Brwi już chyba gotowe, nie umiem zrobić żadnych lepszych. What the fuck? Wygląda jak ryba. Oh shit, teraz jeszcze gorzej. Nie wiem, wcale nie wygląda podobnie tak, jakbym chciał, żeby wyglądał, ale... Coś w tym jest, chyba. Jak myślicie? Nie? Nie ma. Wiem, tak myślałem. Tak zostawimy. Zrobimy mu takie, jak ma uszy. Takie są świetne. Zostawimy taki. Chociaż myślę, że musisz zrobić sobie moją bródkę, bo jak wiesz, jest to niesamowicie sexy. Tak mu mówili. Jesus, czuję się jak jakiś creep na maksa, jak... Jezus, dobra, nieważne. Mały to się wydaje, ten sim. Mój był jakiś chyba lepsiejszy, no ale nieważne. Zrobimy tak. I teraz spróbujemy go jakoś fajnie ubrać. O, biały t-shirt, co to jest? What the fuck?
To są jakieś pewnie akcesoria, co nie? Akcesoria to są? Jak to jest zrobione? Skąd on to ma? What the fuck? Nie wiem. Nie, ale ma być złoty. Okej. I kurde, damy mu galoty. O, mogą być takie, czemu nie? I do tego buty. Tak, białe buty, takie Jordany czy coś. Jak dla mnie może być. Coś z nim jest nie tak, naprawdę. Może mu bary walne. Większe. Jakiś tu mu what the fuck, man. Jakiś jesteś chudy. Schudłeś, Stew, co ty robisz? Żryj więcej. O, oh, fuck, może nie aż tyle. Nie wygląda jak Stew. Tak trochę bardziej. Ale tak z odległości nie wygląda w ogóle. I co to jest ten naszyjnik? Weź to z niego. Dobra, ziomy, nie mam pojęcia jak to usunąć. To będzie w takim razie Stewart. Więc napiszemy tutaj Stew. I zrobimy następnego Sima. Myślałem, że będzie, szczerze mówiąc, lepiej wyglądał. Nie mam pojęcia jak usunąć to coś, co ma na szyi. Spróbujemy zrobić jeszcze dwóch youtuberów. Chociaż strasznie długo to zajmuje, więc następny będzie iDelty. Dobra, więc mamy już zdjęcie Deltiego i teraz będę próbował odwzorować to, chociaż nie wiem, czy mi się uda. To już wygląda jak Delty, tylko taka trochę bardziej meksykańska wersja z tym wąsem, ale powiem wam, że nie najgorzej. Okej, więc myślę, że nos jest zrobiony. Oczy myślę, że w miarę też. Trzeba zmienić tylko brwi, bo są niesamowicie meksykańskie, tak samo jak ten wąs. Wiecie co? Tego wąsa muszę usunąć, bo strasznie... O! O! Prawie jak Delty. Mam nadzieję, że cholera te się da wyciągnąć, bo jak nie... Jezus Maria i ten chain. Co ja zrobiłem? Świetnie! Wygląda jak Delty, tylko trzeba pozmieniać jeszcze trochę rzeczy, takie jak oczy, więc zaraz wracam i go będziemy już ubierać w coś. Okej, myślę, że wszystko pasuje. Te włosy są chyba najbardziej takie normalnie wyglądające z jego twarzą, chociaż myślę, że Delty powinieneś zmienić sobie styl i taki mieć i wtedy będziesz wyglądał jak John Tra... O, to ma kucyk. Dobra, nie będziesz wyglądał, ale będziesz wyglądał z przodu jak John Travolta przynajmniej, więc całkiem spoko. Albo możesz też iść łyso. Już całkiem sexy. Okej, więc mamy Deltiego i teraz spróbuję go jakoś ubrać. Chociaż w sumie ubranie? Kurde. On się, powiem wam, że tak ubiera dość podobnie, więc... Może mu zostawimy, tylko zobaczmy jakieś inne może takie kolory czy coś. Myślę, że... że to chyba najbardziej do Deltiego pasuje, chociaż cholera, już nie mogę zniszczyć tego, co ma tutaj. I o, właśnie, to jest Delty, więc musi być przypakowany na maksa. Dokładnie. Nie no, żartowałem, stary, za to myślisz, że jesteś tak przypakowany? Jakoś tak mu damy, bo nie wiem jak to wygląda bez ubrań i nie chcę patrzeć. Dobrze, że tak dobrze wygląda i teraz damy mu jakieś spodnie. To myślę, że damy mu czarne spodnie. Czemu nie? Dajmy mu teraz jakieś buty. Buty damy mu... Damy mu takie same jak Stew, jakieś białe Jordany. I myślę, że to wygląda dość jak Delty. Nie wiem, co wy myślicie? Możecie napisać komentarz. Myślę, że jak najbardziej jak Delty, chociaż nie mogę mu ściągnąć tego, co ma tutaj w uszach. Spróbujmy następnego zrobić youtubera i to już będzie ostatni, gdyż mega długo to zajmuje czasu. I następnym youtuberem, tylko czekaj, jeszcze nazwiemy to. Może... Multi. Spróbujemy zrobić Multiego. Chociaż, kurczę, nie ma takich fryzek, jak Multi ma. Ale spróbujemy... Pokażemy Multiemu, że bez długich włosów też będzie spoko wyglądał. Uwaga. Dobra, więc mamy zdjęcie Multiego. I jak widzicie, wygląda idealnie tak samo. Już nie muszę. W sumie to już gotowe. Okej. Okay. Kurczę, nie wiem, czy to widzicie, ale ja już widzę w tym Multiego. Nie wiem, jak... co wy sądzicie, ale ja myślę, że to jest już prawie zrobione multi, dosłownie. Nie będziemy mieli dużo nic do robienia, więc zaczynamy. Najpierw dajmy mu jakieś włosy. On ma dość jasny, chyba brązowy taki. Pójdźmy może z takimi. Nie, to nie takie na pewno. Może takie. Czemu nie zaczesujesz tak seksownie do tyłu, byś wyglądał jak Tarzan, baby? A tak serio damy mu... Kurde, serio to tak strasznie słabo wygląda?
OMG. Okej, więc już wygląda całkiem jak multi. Trzeba mu tylko zrobić bardziej taki murzyński nos. Oh shit, to nie są nosy. What the fuck? What the fuck, to nie były nosy. Okej, myślę, że taki nos jest całkiem spoczko. Teraz zrobimy mu usta. Takie by na pewno chciał mieć, takie dość murzyńskie. Myślę, że wyglądasz świetnie, stary. Naprawdę, naprawdę świetnie. No, myślę, że tak jest świetnie, więc to jest multi, teraz go trzeba ubrać jakoś swagowo i lecimy. I tak jak się spodziewałem, ziomy, nie ma niestety żadnych swagowych ciuchów. Coś takiego miał multi nawet na meetupie, na afterku jak byliśmy, to może coś takiego będzie pasować. Coś mi tu nie pasie jakoś. O, może tak. To tylko, żeby ubrania wyglądały lepiej, nie że pogrubiam cię, stary. Multi lubi jakieś takie swagowe kammo mieć. Kurde, nie ma też dobrego żadnego koloru. Ale powiedzmy, że pójdziemy w to. Może potem zmienimy, zobaczymy. Teraz pójdźmy w... O, butę mu ściągnąłem, chciałem mu dać butę. I multi oczywiście będzie miał takie... O, takie nawet pasują całkiem. Też czarne, może? Białe. Takie. Nie wiem, niech będą takie, ale te spodnie nie paszą trochę. Nie da się zrobić to czarne? Może tu będą jakieś fajne. Dobra, może czarno-białe będą jakoś lepiej wyglądać, chociaż wcale to jakoś niesamowicie nie wygląda, ale nadrobimy to jakimś swagiem, damy mu złoty zegarek, złoty pierścionek też, na drugiej ręce też mu damy jakiś złoty taki sygnet. Niech będzie, to jest multi, nie wiem, możecie ocenić, robiłem to z tej foty, wydaje mi się, że całkiem nie najgorzej, więc to będzie multi, nazwijmy go multi. I to był mega długi odcinek, strasznie się zmęczyłem, teraz idę na siłownię, ziomy, troszkę potrenować, więc mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapy, gdyż mega mnie to motywuje. Możecie też subskrybować, jeżeli jesteście nowi. Mam nadzieję, że te ziomy mnie nie zabiją za to, co zrobiłem z nimi. Chociaż myślę, że są całkiem podobni. Chociaż może styl trochę najgorzej wypadł z tego, bo nie wiedziałem nawet, że multi wyglądać będzie aż tak dobrze i podobnie. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć, do następnych materiałów. Buu!